rozumiem, że będziecie startowali w wyborach. Taki jest plan. Taki jest plan. Ale macie już oddziały w całej Polsce pozakładane i tak dalej. Tego czasu nie jest dużo? Że jesteśmy na etapie właśnie zakładania partii. Złożyliśmy papiery, czekamy na rejestrację. I w tej chwili zakładamy struktury w różnych miastach i w różnych właśnie okręgach wyborczych. I na przykład jakby poza tymi dużymi miastami jesteśmy też na przykład w Rumi pod Wejherowem. I chodzi o to, że... Miejsce na kongres, prawda? Naprawdę. 20 osób na spotkanie. Tak. I właśnie jakby to jest tak, że my musimy się jeszcze policzyć. Dlatego mówię, że taki jest plan, a nie, że startujemy, ponieważ chcemy mieć pewność, że jest nas wystarczająco dużo, żeby udźwignąć ten ciężar. Bo wybory to jest bardzo dużo pracy i chcielibyśmy oczywiście, ponieważ uważamy, że nie można zostawić tej lewej strony niezagospodarowanej i że w tym momencie naprawdę moglibyśmy mieć szansę na to, żeby przebić się z naszym komunikatem, żeby pokazać, że tutaj jesteśmy i że pracownicy i nauczyciele, pielęgniarki, górnicy, ale również jakby duża część pewnie klasy średniej może nam zaufać i może na nas zagłosować. Gdzie was można znaleźć? Na stronie internetowej, na Facebooku. W poranku to FM. Ale chwileczkę, zaraz kończymy, już wychodzicie. Bo to jakiegoś strajku, nie okupacja. Nie będziemy okupować. Nie planujemy tym razem. Na dziś nie, dobrze? Dzisiaj nie. Więc razem, że jest strona www.razem, tak? www.partiarazem.pl. Partiarazem.pl. I tam was można znaleźć. Tam można nawet do nas dołączyć. I nawet można dołączyć. Ale są limity jakieś, coś trzeba spełnić, na przykład być nieznanym. Jak Magdalena Środa dołączy, to co znanym zrobicie? Znanym przyglądamy się bardziej. Aha, bo rozumiem, że to nie jest tak, można się zapisać, tylko jednak jest jakaś kwalifikacja. Tak. No dobra, to znanych przestrzegamy, żeby byli przygotowani na weryfikację. Nieznanych, rozumiem, państwo zapraszacie bez ograniczeń. Prawie bez ograniczeń. Prawie bez ograniczeń. Tak. Musi być jednak elementarna zgoda z programem, który został przyjęty przez kongres.